To, co proponuje Konfederacja, to jest wielki populizm, którego być może ci panowie, bo to głównie panowie młodzi chcą głosować na Konfederację, nie rozumieją, ale to zrobi wielkie kuku ich matkom, ich babkom, ich siostrom, ich koleżankom, ponieważ ta wizja państwa, którą rozpościera pan Braun, pan Menzel, pan Korwin-Mikke, pan Bosak, jest po prostu straszna dla naszych najbliższych. I my faceci być może przez to, że żyjemy w patriarchalnym systemie, może nie do końca odczuwamy tego, co ci panowie chcą zgotować kobietom, ale to naprawdę będzie prawdziwe piekło. Ja nie chciałbym iść w to populistyczne pierdololo, które proponuje, przepraszam, Konfederacja. To jest celowo użyte, ponieważ oni tak mówią zresztą, panie redaktorze. Naprawdę. Ja milczę, ja się ja przysłuchuję. Nie chciałbym tego sobie zrobić. I też apeluję do wszystkich dziewczyn szczególnie. Dziewczyny, naprawdę, to, co oni wam chcą zrobić, to jest wielkie kuku. Kiedyś była taka akcja, nie idę z tobą do łóżka, to ja proponuję, żeby zastosować, głosujesz na Konfederację, nie idę z tobą do łóżka. I mówcie to dziewczyny, tym wszystkim chłopakom, którzy chcą głosować na Konfederację, bo to, co oni chcą zrobić, to jest prawdziwy kaganiec na wolność tych dziewczyn.